A od wtorku 20 kwietnia w 18 punktach miasta wydawane będą maseczki, które dostarczyła do Suwałk Agencja Rezerw Materiałowych. Tych maseczek do Suwałk dotarło 285 tysięcy sztuk. Przyjęta jest tutaj zasada, że na jednego mieszkańca Suwałk przypadają 4 maseczki i taką również zasadą będziemy się kierować przy ich wydawaniu. By maksymalnie usprawnić akcję wydawania masek, w Suwałkach zorganizowano aż 18 punktów dystrybucyjnych. Dwa z nich, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przy ulicy Filipowskiej oraz Zarząd Budynków Mieszkalnych przy ulicy Wigierskiej, będą wydawały maski w godzinach urzędowania. Jako pierwszy zacznie ZBM już o 7 rano, pół godziny później MOPR. Dystrybucja trwać będzie odpowiednio do 15 i 15.30. Pozostałe 16 punktów to szkoły numer 4, 5, 6, 7, 10, 11, zespoły szkół numer 1, 2, 4 i 6, a także ZST i pierwsze liceum ogólnokształcące. W nich maseczki będą wydawane w godzinach od 10 do 14. Prócz placówek szkolnych do akcji wydawania maseczek włączyły się organizacje Salos Oratorium Klub Seniora przy ulicy Prymasa Wyszyńskiego, Caritas przy parafii świętego Aleksandra, Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat przy Noniewicza 91 oraz Stowarzyszenie Kostroma, które wydawać będzie maski w budynku muszli koncertowej przy Hammerschmidta 16. Jest przyjęta zasada, że dla jednej osoby, która zgłosi się do punktu, będą wydawane 4 maseczki. Zatem ta zasada będzie utrzymana w mocy i nie będzie można niestety wziąć więcej maseczek niż przewiduje to właśnie określona ta zasada 4 maseczek dla jednej osoby. Natomiast nie będziemy również w żaden sposób weryfikować osób, które do tych punktów będą się zgłaszały. Po prostu każda osoba, która przyjdzie do takiego punktu, otrzyma 4 maseczki na własny użytek. Oznacza to, że dla domowników jeden przedstawiciel rodziny masek nie będzie mógł odebrać, ale jeśli pójdzie do 2 punktów, bez przeszkód taki pakiet w obu otrzyma. Maski będą wydawane do wyczerpania dostawy. Ratusz apeluje do mieszkańców Suwałk, by ci, zgłaszając się po maseczki, zachowali obowiązujące standardy bezpieczeństwa. W szczególności posiadali osłonięte usta i nosy oraz zachowali podczas oczekiwania 2-metrowy dystans.